Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Ewo. Dobry wieczór Pani, Państwu. Bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy. Witamy wszystkich, którzy za chwilę połączą się i dołączą do naszego spotkania, bo my punktualnie stawiamy się z panią doktor Ewą Wojdyło o 20:00. Na zapowiedzianym live'ie, rozmowie, będziemy sprawdzać, czy nas widać, czy nas słychać, ale to za moment. Dajemy czas na dołączenie. Wiemy, że bardzo wiele osób zapisało się na nasze spotkanie. O, mamy tutaj pierwsze potwierdzenie, że technicznie nasza transmisja przebiega bez zarzutu. Od pani Natalii Milk. Dobry wieczór. Dziękujemy pani Natalio i prosimy też wszystkich, którzy tutaj dołączają, o potwierdzenie, czy nas widać, czy nas słychać. Zawsze te transmisje facebookowe odbywają się z takim delikatnym opóźnieniem. O, już widzimy, przybywacie państwo. Ogromnie nam miło, więc jeszcze raz dobry wieczór. Witamy w gościnnych progach gospodarza naszego spotkania, firmy Promedica 24, która organizuje spotkania na żywo z ekspertami po to, żeby ocieplać serce i ocieplać duszę, co jest szczególnie ważne właśnie w listopadzie, kiedy mówi się o tym, że należy włączyć te wewnętrzne zasoby, kiedy słońca jest trochę mniej, i mamy nadzieję, że nasze spotkanie, ja wiem to na pewno, będzie takim właśnie sercoumilaczem, ocieplaczem dla wszystkich naszych uczestników i uczestniczek. Dając chwilę czasu na dołączenie, powiem o kilku technicznych sprawach. Live odbywa się w czasie rzeczywistym i jest interaktywny, co to znaczy, że można zadawać pytania pani doktor Ewie Wojdyło, zadawać pytania, czyli wpisywać je w czata. Ja będę je wyławiać i w odpowiednim czasie tu przedstawiać pani doktor do odpowiedzi. I live jest nagrywany, czyli jeżeli z jakiegoś powodu będziecie państwo musieli przerwać spotkanie z nami albo będziecie oglądać go później, zawsze będzie można wrócić do filmu, do zapisu rozmowy. Ten live będzie dostępny na fanpage'u naszego gospodarza firmy Promedica 24, więc zachęcam, żeby polubić fanpage. Wtedy będziecie Państwo też powiadamiani o wszelkiego typu spotkaniach. Oficjalnie w takim razie, bo już widzę, że dużo osób jest z nami, witam serdecznie i Państwa, i panią doktor Ewę Wojdyło. Dziękujemy, że kolejny raz możemy celebrować i cieszyć się z tego święta, z tej rozmowy. Jak wiemy, w opiniach uczestników, no jest to święto, jest to taki wyjątkowy czas móc usłyszeć od pani doktor no, wiele ciekawych, rozgrzewających serce informacji. I takim naszym starym zwyczajem jest pytanie, bo też jesteśmy ciekawi, skąd państwo z nami łączycie się, dajcie nam znać, z jakich miast, z jakich państw przybywacie dzisiaj na to spotkanie, tą rozmowę w studiu wirtualnym. My tu zawsze z ciekawością z panią doktor sobie to oglądamy, bo też prawda jest taka, że państwo nas widzicie, a my widzimy ikonki z Państwa zdjęciem, więc i tu Asia podświetla te odpowiedzi, także przez chwilę możemy mieć takie wrażenie takiej bardziej
kameralnego powitania i spotkania. Widzimy Bydgoszcz, Radom, Pani Ania Bliska, Bielsko-Biała, Płock, Zielona Góra, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Białystok, okolice Słupska, Pani Ula Orzechowska, Pani Justyna, Północ Polski, Suwałki, proszę, z Niemiec, Pani Justyna Moros, Lublin, Pałczyn-Zdrój, Kłodawa, Pani Renata Pluta, dobry wieczór, Dominikanie, Poznań. O, ten live rzeczywiście szybko się przewija, Szamotuły witam, Legnica, Pani Małgorzata Sawa, także witamy gorąco, my witamy z okolic Mazowsza. Pani doktor, Pani łączy się z jakiej części Warszawy? Z Mokotowa. Z Mokotowa, Mokotów. Wita, Saska Kępa również wita. Pani tutaj Kozenin, Kołopoczna. Także dziękujemy, dziękujemy. Jak Polska długa i szeroka i widzimy też, że Niemcy, minęła mi Anglia, Włochy, Hiszpania. Także bardzo nam miło. Świat wirtualny stwarza takie możliwości. Jesteśmy ogromnie wdzięczne. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest tematowi jak żyć lepiej. Przewodniczką po odpowiedzi jak żyć lepiej, jak wspinać się na wyżyny, ale też wcześniej przechodząc przez doliny, stykając się też z trudnymi tematami, będzie pani doktor Ewa Wojdyło i mamy dla Państwa tu też niespodziankę i nagrodę, ponieważ inspiracją do naszego spotkania, jak mówię, inspiracją jest książka pani Ewy Wojdyło Żyć lepiej. I dla tych z Państwa, którzy wpiszecie w czata swoją historię czy taki pomysł, jak odnaleźliście drogę do lepszego życia po trudnych doświadczeniach, przewidziałyśmy z panią i Ewą Wojdyło i fundatorem nagrody oficyną wydawniczą Wydawnictwo Literackie, takie dwie książki. My po live sobie przejrzymy odpowiedzi i myślę, że w przeciągu 4-5 dni opublikujemy informacje, kto wygrał, czy kto otrzyma dwie książki. Także warto z nami być. Widzę, że już tutaj dużo, dużo osób do nas dołączyło, także zaczynamy. Pani Ewo, pisze Pani w swojej książce, że możemy mieć drugi samochód, pracę, związek, możemy dostać i dać drugą szansę, ale życie mamy tylko jedno, przeżyjmy je lepiej. Ja robiłam taką sondę wśród moich znajomych, pytając, czy oni chcą żyć lepiej i właściwie nie było ani jednej osoby, która nie odpowiedziałaby, że takie pragnienie polepszenia swojego życia, choćby o odrobinę, posiada. Ale tak jak pani pisze w swojej książce, ta droga do życia właśnie w takiej lepszej formie czy lepszej kondycji jednak zaczyna się od spotkania ze sobą i często w tym spotkaniu odnajdujemy emocje, które kotwiczą nas niejako w przeszłości. I ja zaczęłabym od emocji, którą pani nazywa, że często ogranicza nasze możliwości rozwoju, emocji, która może być destrukcyjna, gdy nie jest właściwie przepracowana, bo utrwala lęk przed oceną i zniechęca do działania. Czym jest wstyd i dlaczego tak często nas blokuje? No, przede wszystkim dlatego, że mamy różne
zaległe urazy i przykrości, które zaczynają zatruwać nam życie bieżące. Nasza pamięć jest rezerwuarem, jest zbiorem doświadczeń. No i teraz, jeżeli tych doświadczeń mamy dużo przykrych, dużo dotkliwych i bolesnych, to właściwie nie ma się co dziwić, że ludzie nie potrafią się z tego wyzwolić. Życie biegnie do przodu, ale oni zostają z żalem jakimś albo z rozczarowaniem, z zawodem, który ktoś im sprawił, albo sami się w nie taki sposób wybrali w jakąś drogę i potem musieli zawracać. Więc to są niezwykle właściwie takie każdemu człowiekowi znane doświadczenia i nie ma jakiejś jednej odpowiedzi, dlaczego to tak jest, że niektórzy ludzie nie korzystają z tego, co życie otwiera przed nimi każdego dnia, tylko trzymają się kurczowo jakichś swoich przeżyć, które już minęły. No i to jest kwestia pewnie też takiego trochę treningu, czy być może, ja myślę, że dzieci w ogóle, jako dzieci uczymy się tego, jeżeli żyjemy w domu, w którym ktoś na przykład ciągle wspomina coś i to wspomnienia są jakieś smutne, jakieś właśnie wywołujące łzy, no to nawet małe dziecko, które specjalnie nie może rozumieć tego, bo nigdy nie było w takich okolicznościach, ale nabiera stosunku do życia, do świata. Patrzy na babcię, na mamę, na tatę, na dziadka. Siedzi ze spuszczoną głową, ociera łzy, patrzy na jakieś zdjęcia, mówi, jego już nie ma. Albo, o, byłam taka młoda, dzisiaj już to minęło. I to jest smutne dla takich właśnie osób. No a dziecko, które właściwie jest otwarte na wszystkie radosne rzeczy, lubi się bawić, lubi skakać, lubi się śmiać, nie ma żadnych trosk, ale zaczyna uczyć się tego patrzenia na życie przez pryzmat jakichś właśnie bolesnych, przeszłych wydarzeń. Więc czasami to tak po prostu jest i zostaje to i człowiek ma pewne predyspozycje do tego, żeby, no skoro tak ktoś ważny w moim życiu na to zwracał uwagę, no to ja to przejmuję. I teraz książka Żyć Lepiej, ona oczywiście dotyka różnych spraw, ale między innymi tego, żeby żyć tym, co się dzieje dzisiaj. I ja tam kilkakrotnie zwracam uwagę na to, żeby po prostu patrzeć na to, co jest możliwe do zrobienia. Bo tego, co było, to nie mamy, możemy tylko wspominać. Nic nie możemy zrobić. No i jeżeli przypomina sobie ktoś swoje wspaniałe chwile, bale, radosną zabawę, przyjemności, no to jego życie może być bardzo pogodne i radosne. No ale bardzo często właśnie tych radosnych się nie zatrzymuje, tylko zatrzymuje się takie, które zostawiły ślady w postaci bólu albo w postaci urazy do kogoś, pretensji. Tak to wygląda. Pani Ewo, ponieważ było dużo pytań o ten wstyd, to ja jeszcze podrążę, bo jest pytanie, czy można nauczyć się zdrowego podejścia do wstydu? A, do wstydu, no to to jest w ogóle bardzo ważny temat, dlatego że wstyd nie jest naturalnym uczuciem takim jak na przykład miłość, albo radość, albo smutek. Taki, który po prostu nawet gdyby człowiek żył w lesie i nie miał do czynienia z ludźmi żadnymi,
to i tak miałby uczucie, na przykład wziąłby jakiś owoc i to byłoby smaczne albo niesmaczne. Wobec tego czuje na przykład gorycz i wypluwa, albo czuje słodycz i się uśmiecha. To wstyd z niczego nie pochodzi. Wyłącznie jakaś inna osoba, dorosła, nam ten wstyd tak jakby wszczepia. Na przykład mówi, czemu tak krzyczysz? No nie wstyd ci? Albo co tak płaczesz? Wstydź się. No i dla dziecka na przykład, bo to zawsze w dzieciństwie się pojawia. Później jak człowiek jest dorosły, to najwyżej ma już ten odruch wyrobiony. Ale jeżeli jako dziecko nie spotyka się z taką postawą, że ty jesteś zły, nie taki jak trzeba. No bo jak dziecko na przykład biega, a usłyszy, co tak biegasz, nie wstyd ci? Usiądź spokojnie. No to dziecko pewnie się wystraszy i usiądzie spokojnie. Ale nabierze przekonania, że jak ma ochotę pobiegać, no to mama będzie niezadowolona. I że jest to coś złego, ponieważ wstyd pokazuje nam, co my złego z nami jest. No i jeszcze jak to dotyczy na przykład biegania, czy płaczu, czy czegoś, to można to jakoś później troszkę tak złagodzić. Bo jak nie płaczę, to nikt się mnie nie czepia. No to będę najwyżej przestanę płakać. Będę udawać, że wszystko jest fajnie. I nauczę się tego, żeby nie reagować. Jak mnie coś boli, to nic nie powiem. Jak mi smutno, to też nic nie okażę. No i to już jest bardzo szkodliwe dla rozwoju człowieka, dla naturalności, dla prawdziwego życia, bo ja żyję wtedy jakimś, udaję tylko dlatego, żeby ktoś był ze mnie zadowolony. Bo wstyd, jak mi ktoś mówi, wstydź się, to znaczy, że jest ze mnie niezadowolony. Ja nawet nie wiem dlaczego, bo jak ja na przykład biegam, to mnie jest bardzo miło. No ale ktoś powie, no co tak podskakujesz? No to znaczy, że to jest coś złego. No i zwłaszcza w przypadku, kiedy to się w dzieciństwie dzieje, a dzieje się, ponieważ była to niegdyś jedna z metod wychowawczych. Należy tych metod wychowawczych, które wtedy jakoś utrwaliły się, nazywamy to zresztą tam cały zbiór, nazywamy czarną pedagogiką. Czyli określamy to bardzo pejoratywnie. I należało do tego na przykład bicie. Jak dziecko nie dokończyło jeść i zostawia coś na talerzu, no to dorosły mógł podejść i szarpnąć za ucho, albo popchnąć, albo dać klapsa, albo uderzyć, albo właśnie powiedzieć. Jak ci nie wstyd? Wstydziłabyś się. To wstyd. No i bardzo często były takie właśnie zachowania, które wywoływały tego typu reakcje. No ale to jeszcze jest, powiedziałabym, takim, tak to się zdarza do dzisiejszego dnia ciągle, dlatego że ludzie, no nawet jak ma ktoś dziecko, to nie bierze książki do czytania, żeby sprawdzić, jak to z tym dzieckiem się obchodzić. Tylko każdy ma jakiś zasób swojego własnego doświadczenia i z niego korzysta. I ponieważ każda mama zawstydzała, czy tata, czy babcia, czy nauczycielka, czy sąsiadka, no dorośli, no to teraz jak ktoś ma małe dziecko i to dziecko się na przykład ubrudzi, bo rozmarzę sobie, nie wiem, po buzi sałatkę, czy czekoladę, czy cokolwiek, to mama mówi, no nie wstydź ci, jak ty wyglądasz. No i dziecku jest wstyd. No i ten wstyd jest, potem zostaje, bo potem nawet już nikt tego nie mówi, ale sam sobie człowiek mówi i się, ponieważ wstyd zwykle dotyczy spraw, które ktoś krytykuje, wobec tego dowiadujemy się, czego inni nie lubią w nas. No i czasami bywa to tragiczne, bo na przykład
Ktoś mówi, no dlaczego, o, twój brat to taki wysoki, ładnie urósł, a co ty taki kurdupel jesteś? No i wstyd, jak ty wyglądasz. Albo co taki grubas jesteś? Albo czemu ty boisz się wskoczyć do wody na basenie? Nie wstyd ci, wszyscy skaczą, a ty się boisz. Albo każdy potrafi tam, nie wiem, grać w piłkę, a ty, tobie ta piłka wylatuje z rąk. Czyli potem to się dzieje w różnych sytuacjach, niestety zostawiając bardzo bolesne takie blizny, rany w człowieku. No bo jeżeli ktoś mnie stawia pod ścianą i krytykuje i jeszcze do mnie ma o to pretensje, nie mówi, wiesz, ja jestem niedobrą mamą, bo ja cię nie nauczyłam ładnie siedzieć przy stole. Tylko mówi, jak ty siedzisz, przecież ja ci mówiłam, masz tam łokci nie trzymać na stole, czy masz jeść nożem i widelcem, a nie paluchami i tak dalej. Więc to są takie właśnie pozostałości tej czarnej pedagogiki. Czy z tymi pozostałościami czarnej pedagogiki coś można zrobić? Bo wiele osób też wstydzi się wyruszyć po to lepsze życie, właśnie mając zakotwiczone takie uczucie. No więc tak, i ta cała książka, ona zresztą ma tam kilka różnych obszarów, bo to żyć lepiej, to trzeba popatrzeć, że ten rozwój człowieka, zmiana różnych spraw, które właśnie nie są najkorzystniejsze, to może przebiegać w różnych aspektach życia. Można się uczyć różnych rzeczy, które stworzą na przykład ciekawsze życie, jak człowiek się czegoś nauczy. Można nauczyć się lepiej przebywać z ludźmi. No i można też lepiej czuć się samemu ze sobą. No i teraz z tym wstydem to jest jeden sposób właściwie. On wcale nie jest taki łatwy, ale jest prosty. Trzeba zanegować, trzeba po prostu powiedzieć sobie, skoro tak do mnie odnosili się ci dorośli, to znaczy, że to byli źli ludzie. Po prostu, bo albo źli, albo niemądrzy. No co wybierzesz? Możesz powiedzieć, moja babcia była niemądra, bo po prostu ona mi ciągle mówiła, że powinnam, nie wiem, siedzieć w kącie, bo nikt mnie nie zechce, bo się nie mogę podobać, bo jestem brzydka i gruba i nieładna. No, więc to zależy w jaki sposób, to jeszcze zależy jakie były tam te sprawy, ale każdy ma to doświadczenie, musi sobie to przypomnieć, jak to się stało, kto mi to mówił. I zanegować i powiedzieć, że to nieprawda, że dlatego tak się stało, że ci ludzie nie potrafili inaczej. I ponieważ my wszyscy żyjemy już dzisiaj, to jest XXI wiek. Ja mam 85 lat, więc na pewno jestem poza przeciętną wieku jako osoba już nie młoda. Czyli, a też urodziłam się w XX wieku, więc nie to, że żyłam 300 lat temu. Żyłam 80 lat, mam 80 parę. No więc już wiele, wszyscy są młodsi raczej. Czyli można powiedzieć, no jeżeli moja mama, ja mam 30 lat, a moja mama, czy mój tata, czy moja pani nauczycielka mnie tak źle do mnie się odnosiła, że mnie zawstydzała, to ja mogę powiedzieć, że no już wtedy były książki, już wtedy badania naukowe na ten temat są, jest, biblioteki w Polsce są za darmo, więc w zasadzie każdy może, każdy mógł się nauczyć. No to dlaczego się nie nauczył? I to jest w tej książce, jest też taki apel, że nieważne jak to było, jak ktoś coś zrobił, ale my dzisiaj żyjemy
ja do swoich czytelników mam zaufanie, że oni sobie pomyślą, jeżeli czegoś ktoś mi nie dał, to teraz ja mam sprawdzić, po pierwsze, skąd ja sama mogę sobie wyrównać te deficyty. Jeżeli mnie ktoś zawstydzał i mnie cały czas to dokucza, i ja cały czas mam małe poczucie wartości i swoje życie podporządkowuję właśnie takim kompleksom, no to bardzo dobre pytanie, jak sobie z tym poradzić. No po prostu trzeba sobie powiedzieć, miałam pecha. Ktoś, kto mnie wprowadzał w życie, nie miał kompetencji. Był niewystarczająco przygotowany do roli wychowawcy. I nawet można się nie gniewać. Można bardzo czule wspominać mamę, tatę, kogoś, tylko po prostu tak, no po prostu powiedzieć, no szkoda, że nie przeczytali w książce. Szkoda, że nie poszli, nie wiem, do kogoś mądrego i nie zapytali. Mam dziecko i jak się do dziecka trzeba odnosić, żeby temu dziecku stworzyć dobre warunki rozwoju? I nawet jeżeli kiedyś było to niemożliwe, to proszę Państwa, dzisiaj to jest nie tylko możliwe, ale jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że bardzo niepoważnie traktuje na przykład rolę wychowawcy, czy rodzica, matki, ojca, nauczyciela, opiekuna, kogoś, kto ma wpływ na życie czyjeś, zwłaszcza małych dzieci, czy dorastających dzieci. Więc moja książka też jest takim apelem, że ty to ty, no dobra, przeczytaj sobie książkę, naucz się, możesz z kimś porozmawiać, ja chętnie pomagam i mogę ci wytłumaczyć i pomogę, ale od teraz już zatrzymaj ten efekt domina, że jak ciebie ktoś źle traktował, to ty teraz będziesz robić to samo, no bo się tego nauczyłaś. No nie, nie, stop. Na tym polega rozwój, że nie można tkwić w czymś, o czym już wiemy, że nie jest korzystne, albo nie jest zdrowe, albo nie jest w porządku. No i ta książka właśnie jest takim trochę, zresztą ja tylko takie książki piszę, w których pokazuję, co warto zweryfikować, sprawdzić. Jeżeli... Pani Ewo, pisze Pani w książce o tym wytrzymywaniu, bo tym sygnałem, że żyjemy w przeszłości, no, mówi Pani o tym wprost. Jeśli przeszłość boli, to sygnał, że czas się od niej uwolnić i pójść naprzód. I też w książce pisze Pani o tym, żeby nie wytrzymywać ponad miarę. Jeżeli ktoś Cię krzywdzi, żyjesz w stresie lub masz wrażenie, że gubisz drogę, nie zaciskaj pięści i nie płacz w poduszkę. Nie staraj się wykrzesać nadludzkich sił, usiłując samodzielnie sprostać cierpieniu, gdy czujesz, że przekraczają Twoje możliwości. Więc to jest sygnał właśnie, że jeżeli ta przeszłość boli, to znaczy, że nadszedł czas, żeby się od niej uwolnić i pójść naprzód. A wiele osób pisze i pyta, jak to zrobić, jak przestać kotwiczyć się w tej przeszłości i zacząć patrzeć w przyszłość. No, ponieważ bardzo wiele osób o to pyta i ja to też słyszę często osobiście i teraz słyszę, że właśnie słuchacze, uczestnicy naszego dzisiejszego wieczoru też poruszają taką kwestię, to od razu mogę odpowiedzieć, że po to, żeby cokolwiek w swoim życiu poprawić, zmienić, na przykład, no i taka kwestia, że ciągle rozdrabniam, myślę, opowiadam, przypominam sobie niemiłe, niedobre rzeczy z przeszłości, to jakość mojego życia dzisiaj będzie gorsza, dlatego że przeszłość już minęła, ja jej nie zmienię.
Natomiast po pierwsze mogę, jeżeli bardzo mnie to frapuje, jeżeli ja no, chcę być z tą przeszłością w zgodzie, a ona była przykra. To są dwa sposoby. Jeden to spróbować, to jest bardzo trudne, spróbować usprawiedliwić tą przeszłość. Czyli dobrze, myśl sobie o tym, co złego ciebie spotkało, ale wykonaj pracę, która pozwoli ci przebaczyć. Czyli tłumacz sobie, że ci dorośli wokół ciebie byli wspaniałymi ludźmi, tylko byli sami nieszczęśliwi. I jako ludzie nieszczęśliwi nie potrafili dać ci radości, tylko dzielili się tym, co sami przeżywali, czyli dawali ci smutek. I, no ale mimo wszystko możesz cały czas mówić, ale oni byli wspaniali. Tatuś mnie bił, wyzywał, no było to straszne, pił wódkę, ale on był cudowny. No jest to karkołomny sposób, ale jak chcesz, to sobie próbuj. Bo tak, ktoś może dotąd tak myśleć, aż wreszcie ta jakaś wyrozumiałość, litość wystarczy na to, żeby przestać mieć żal, tylko być wdzięcznym. No ale jest to, jak powiedziałam, tak trudne, bo to jest nielogiczne. To jest po prostu prawie niemożliwe, żeby jeżeli ktoś czyni coś złego, żeby mu okazywać wdzięczność. Można tylko zrobić jedną rzecz. To, co złe, to nie ma co tego zagłuszać i udawać, że po prostu to chyba było bardzo dobre. Tylko raczej w sprawie, gdy to dotyczy na przykład rodziców, bo już nie dotyczy nauczycieli, ale rodzica to może dotyczyć. I można powiedzieć tak, no byli okropni. Tak, przyznaję, że fatalni. Ale dwie korzyści mogę mieć. Jedno to jest, ponieważ z bliska widziałam, jacy byli źli i okropni. Źle podchodzili do własnego dziecka, czyli do mnie. To ja mogę być im wdzięczna za to, że ja już wiem, żeby taka nie być dla swojego dziecka. Proszę posłuchać. To jest piękny rodzaj wybaczenia. Tak? Ja się nacierpiałam, ale dzięki temu nauczyłam się, czego nie robić nikomu, a zwłaszcza komuś, kogo kocham. Oni nie wiedzieli, ale ja już wiem. No to jest jeden ze sposobów. Drugi, to można pomyśleć tak. Pod wieloma względami krzywdzili mnie, ale bez nich mnie by na świecie nie było. I za dar życia, który dostałam, mogę być wdzięczna. Czyli proszę zobaczyć, to drugie to jest ważne i łatwe, bo to nawet nie trzeba specjalnie się wysilać, bo po prostu myślę sobie, no faktycznie, było to okropne moje dzieciństwo, było straszne, ale ja dostałam od swojej mamy i od swego taty dostałam życie. Oni mnie odrzucili, oddali do domu dziecka, wyrzekli się mnie albo mnie krzywdzili, bili, ale bez nich by mnie nie było. Więc jak widzicie Państwo, w takim dramatycznym, no takim dramatycznym temacie, jakim jest żal do najdroższych czy najważniejszych ludzi ze swojego dzieciństwa. Ten żal można przerobić, ale trzeba go przerobić. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba myśleć, można usiąść sobie. Nie trzeba wcale do terapii chodzić. To można zrobić samej, siedząc sobie przy stole, pijąc herbatę, płacząc, rozmawiając z przyjaciółką, czy z koleżanką, czy z sąsiadką,
albo z nikim nawet, tylko po prostu sobie myśleć, tak jak się medytuje, tak jak ludzie się modlą, tak jak ludzie sobie rozmyślają, no to można rozmyślać w taki sposób. I to nie jest wcale jakaś trudność. Tak może być mi smutno, ale w jakąś stronę pójdę. Natomiast jeżeli ja tego nie zrobię, ani tego, że im nie przebaczę, ani tego, że nie będę wdzięczna i nie zobaczę, że życie moje ja dostałam od nich i nic więcej mi nie mogli dać, tylko dali mi życie. Ale życie to mało? Bez życia to by ciebie nie było. Więc wystarczy to, żeby się od tych rodziców odczepić. I wtedy kończy się temat i zastanawiam się, co ja jutro będę robić. No dobra, ugotuję śniadanie, potem pójdę do pracy. Czy ta praca mi się podoba? Czy ja w tej pracy ciekawe rzeczy robię? Czy to, co robię, to przynosi pożytek? Czy ja żyję tak, że to życie jest ciekawe, bo trzeba w zasadzie tak sobie to życie urządzić, żeby rano się budzić i się cieszyć. Ale fajnie, obudziłam się. Super dzisiaj dzień. Jak to dobrze, że jest wtorek, bo dzisiaj to mam właśnie najpierw spotkanie, potem pójdę sobie po, nie wiem, jakieś zakupy, potem sobie coś smacznego ugotuję. A potem zadzwonię do koleżanki, albo potem posprzątam łazienkę, albo potem poczytam książkę. No różne rzeczy można w życiu robić. Ale to ja muszę sobie to życie wymyślić, bo nawet jako dzieci to też właściwie już zaczynamy mieć albo ciekawe to życie, albo jałowe. Oczywiście ktoś nam w tym pomaga, jak jesteśmy dorośli, to też. Lepiej mieć więcej znajomych niż mniej. Lepiej mieć więcej bliskich i życzliwych ludzi niż nieżyczliwych ludzi. Czyli no, są różne warunki, które warto sobie spełniać. Właśnie taka książka, zresztą inne moje książki też, to one też tak w taką stronę pokazują, że właściwie to od ciebie zależy. Przy czym ja tego nie wymyśliłam. Ja bardzo lubię cytaty. I to chyba Mickiewicz powiedział. Każdy jest szczęścia swego kowalem. I powiedział je, to jest piekielnie mądre. Więc w tym sensie to ja nawet nie muszę wymyślać, tylko wiadomo, że ty sam sobie musisz zrobić to, co temu życiu nada jakąś wartość. Będzie interesujące, będzie pożyteczne, będzie piękne, będzie pełne czegoś, co. I to można na przykład, nie wiem, chodząc na spacery, przeżywać piękne życie, bo sobie wybierzesz ładną trasę. Pójdziesz przez park, to jest pięknie. A pójdziesz koło śmietników, to będzie brzydkie. Pani Ewo, bardzo dużo odpowiedzi na to pytanie, wiele historii. Ja wiem, że pani dzisiaj nie może podglądać czata, więc po live'ie na pewno te historie tu przejrzymy, ale jest dużo pytań związanych z tym odczepieniem się od przeszłości po trudnych doświadczeniach relacyjnych. I pisze na przykład pani Justyna Karolak, jak po toksycznym związku małżeńskim odnaleźć pewność siebie. Jest wiele pytań związanych z tym, że jak ruszyć do przodu. No nie mogę ruszyć do przodu, bo ciągle czuję gniew, tak, do mojego partnera. Jak tu wzmocnić naszą publiczność i podać jakieś narzędzie czy sposób, jak można postawić ten pierwszy krok. No, prawdopodobnie ze względu na to, że to są rozmaite ludzkie losy, rozmaite sytuacje, to nie jest takie łatwe, żeby taką jedną odpowiedź dać. Ale można się pokusić i na przykład urazy, przykrości, gniewy, to jest sygnał, że trzeba popracować, trzeba się zastanowić, trzeba zacząć
skierować myśli w stronę taką, że ludzie, wszyscy ludzie na świecie, łącznie z nami, mogą robić, co im się żywnie podoba. Jeżeli jest coś zabronione prawem, no to żyjemy w takich czasach, kiedy mamy cywilizowane metody wykorzystywania prawa. Policja, prokurator, sędzia. Czyli jeżeli ktoś łamie prawo, to ja nie mam się gniewać, tylko mam poddać tę sprawę pod osąd. To jest jedno. Natomiast jeżeli to nie jest łamanie prawa, tylko ktoś na przykład mnie krytykuje, no nie ma w kodeksie karnym takiego zarzutu. Jeszcze. Ale ja mam zadanie w życiu. Mam się nauczyć kilku rzeczy. Między innymi jedno to jest wybierać sobie do wspólnego życia albo do bliskich relacji, wybierać sobie osoby bezpieczne. No i dzisiaj, kiedyś to wybierali nam inni. Rodzice wybierali jakieś pomocników. Natomiast jeżeli to jest czy mój partner, czy mąż, czy coś, to, no to sama sobie wybieram. Mogę się pomylić. No ale tak samo jak każdy inny też się może pomylić, no to ja mam sobie przebaczyć, że się pomyliłam. Dzisiaj zresztą znowu żyjemy w takim okresie cywilizacji, kiedy nie trzeba do końca życia znosić cierpienia z powodu jakiejś pomyłki. Można tak jakby wyzwolić się z jakiegoś układu, który na przykład jest krzywdzący. Bardzo często my wszyscy mamy takie podejście. Jeżeli ktoś coś robi, co mi się nie podoba, to ja chcę, żeby on przestał to robić. No i ja mam pełno takich przypadków, bo ludzie do mnie dzwonią, piszą, przychodzą. Jak mam czas i się zajmuję tymi sprawami, to są prawie, że zawsze beznadziejne przypadki. Ponieważ jak ktoś coś robi, to robi i nie możesz mu zabronić. Możesz natomiast albo prosić, ale też jak cię lubi, to cię posłucha. A jak cię nie lubi, a może nie lubić? Może. Każdy może cię lubić albo nie lubić. Czyli może nie większość, ale wiele naszych takich życiowych, relacyjnych problemów wynika z tego, że my mamy relacje z kimś, kto nie jest taki, jak my byśmy chcieli, żeby był. I dotyczy to nie tylko wybranej osoby, że ja sobie wybieram partnerkę, czy partnera, czy męża, czy żonę. To nie tylko tego przypadka. Nie podoba mi się, że moje dziecko czegoś nie robi, a ja bym chciała, żeby robiło. Nie podoba mi się, że moja mama coś robi, a ja tego nie chcę, a ona to robi. Albo mój tata, albo mój brat, czy siostra. I większość naszych takich właśnie codziennych problemów wynika z tego, że my jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy nam się nie podobają. Oni nie są tacy, jak my chcemy, żeby byli. To ale po co z nimi się zadajesz? Po co ich sobie wybrałaś? No i teraz, jak to jest twoje dziecko, to dziecko, jeżeli jest małe i właśnie ciebie nie słucha, no to ty się masz nauczyć, jak być bardziej skuteczną osobą, która czegoś to dziecko chce nauczyć. I marny nauczyciel nie nauczy, ale dobry nauczyciel polega na tym, że właśnie dlatego jest dobry, bo umie nauczyć. I to samo z rodzicami jest. Więc czasami to jest tak, że ja robię coś, co jest niewystarczające, żeby osiągnąć ten cel, jaki mi zależy osiągnąć.
mam na przykład za mało czasu dla mojego dziecka, no to ono, wtedy ono czerpie skądinąd, nie ode mnie, tylko z innych źródeł. No i wtedy ja widzę, że on, ten syn czy córka, nie pasują mi. No ale ja też nie zrobiłam wszystkiego, żeby właśnie przygotować dobrą jakąś relację, czy zadbać o nią. Czyli bardzo często nasze takie frustracje wynikają z tego, że po prostu dookoła nas inni ludzie. Ja nawet napisałam kiedyś, teraz to wyszło w jednym tomie takim grubym, ludzie, o różnych ludziach. Tam są i kłamczuchy, i oszuści, i zbieracze, i hipochondrycy, i jakieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet typów różnych. No i ci ludzie właśnie żyją sobie obok nas i my mamy do nich pretensje, a czasami to są, a czasami my jesteśmy takimi ludźmi dla innych. Więc książka jest fajna i właśnie warto sobie tak zobaczyć, że to jest niemożliwe, żeby druga osoba zmieniła się dlatego, że ja tego chcę. Najlepsze. Ale my... właśnie, ale... No tak, możesz poprosić, powiedz, słuchaj, to mi bardzo u ciebie przeszkadza. Weź ty to zmień. Jak ktoś zechce i będzie mu zależało na tym, żeby właśnie, żebyś była zadowolona, to oczywiście, że zmieni. No ale jeżeli wcale mu nie zależy, a tego to już ty nie możesz mieć oczekiwania, że każdy będzie chciał, bo nie jesteś ani cesarzową, ani cesarzem, ani Panem Bogiem. I nie możesz zarządzić, że wszyscy będą robić to, co tobie jest wygodnie. Więc nasze częste rozczarowania i problemy w relacjach, one biorą się z tego, że tak sobie układ, takich ludzi wybieramy. I to wcale nie jest nawet jakaś wina, tylko na przykład bardzo często wybieramy sobie na przykład partnerów do życia, czy męża, czy żonę, jak ludzie są młodzi. Jak są młodzi, to nie tam, że mają prawo, ale mają obowiązek nie znać się na ludziach. Wybierają pierwszego z brzegu, który na przykład ładnie tańczy. A że będzie potem na przykład niechlujny, albo nieodpowiedzialny, albo będzie zapominalski, albo niepracowity, leniwy, no to na to trzeba było na to zwracać uwagę. Więc często my mamy wielkie problemy właśnie dlatego, że jest to taki, nawet pewnie do siebie też można mieć trochę żalu, ale w zasadzie to często obwiniamy otoczenie, że nam jest z nimi źle. No i na to może być albo jeden sposób, to jest, to trzeba stanowczo postawić granice i powiedzieć, jeżeli tego nie zmienisz, to się musimy rozstać, bo dla mnie, jest to dla mnie zanadto wyczerpujące, męczące, nie jestem w stanie tego znieść, albo się do tego dostosować. Przepraszam. Czas na wodę. Ja w międzyczasie powiem, że jest bardzo dużo tu opinii od osób, które przeczytały pani książkę i tu wychwalają. Też dużo komplementów, pani Ewo, że wygląda pani o 20 lat młodziej niż tu pani powiedziała, że ma lat. Jest kilka pytań związanych z tą wyprawą w góry, bo tak pani nazywa rozwój osobisty i tą drogę do poznania siebie, że to jest jak wyprawa w góry. Więcej informacji na swój własny temat i są pytania związane właśnie z rozwojem osobistym. Co pomoże najlepiej odkryć swój cel i kierunek w życiu? Celu nikt nie odkryje, cel trzeba sobie wymyślić. Bo cel to nie jest tak, że człowiek rodzi się z jakimś celem. Rodzi się z pewnym potencjałem, który i tak trzeba rozwinąć, bo możesz mieć talent muzyczny, ale jak nigdy nie dosiądziesz do instrumentu, albo ktoś nie
nauczy cię śpiewać, to tego talentu nawet nie będziesz wiedziała, że masz. Więc natomiast cel, trzeba sobie postawić cel. Trzeba, i to malutkie dziecko, które ma tam 3 latka, to ono w ogóle nie ma pojęcia. Celem jedynym to jest bawić się, skakać, tańczyć. Jedno lubi dużo się ruszać, drugie lubi siedzieć w skupieniu, trzecie lubi bawić się lalką, czwarte łazić po drzewach. Czyli powolutku, powolutku malutkie dziecko zaczyna samo siebie odkrywać, ponieważ jeszcze dostaje przecież wyposażenie biologiczne, natura jeszcze obdarza. No i tam też są czasami źródła pewnych, no, takich przyszłych kierunków, które mogą się stać motywem czy motorem rozwoju. Jak jest dziecko, które wspaniale ma rozwiniętą pamięć, to ono będzie prawdopodobnie jakoś wybijać się w tej dziedzinie, będzie się lepiej uczyło, będzie miało więcej zainteresowań. Inne dziecko będzie na przykład miało ogromną taką jakąś wrażliwość, będzie czułe, serdeczne, będzie łatwo zauważać, czy ktoś jest smutny, czy wesoły, będzie umiało zaangażować, pomagać komuś. Więc no, te takie wewnętrzne jakieś motory, które pokazują, jakie są mocne strony, co się może też w życiu zmieniać i można się różnych rzeczy uczyć. Ale też ten potencjał pierwotny jest niebywale ważny. Natomiast cel pojawia się jednak wraz z osiąganiem samodzielności. Bo póki dziecko jest małe, to celem jest to, co mama powie. Natomiast jak zaczynasz już sam czy sama funkcjonować i zaczynasz myśleć, jak byś chciała żyć, czy życie sobie ułożyć, no to wtedy zaczynasz mieć cele. Chcę mieć rodzinę, czy nie chcę mieć rodziny? Patrzę na swój dom i myślę sobie, o, tego to ja nie chcę. Patrzę na swoją mamę i myślę, o nie, ona to ma straszne życie, wszystko musi robić, to ja tego już nie chcę. Ale inne dziecko, inny tam synek czy córka patrzy i mówi, o, ona to jest wspaniała, wszystko robi, wszyscy ją lubią, to ja też tak chcę. No więc to jeszcze są bardzo, bardzo tajemnicze, takie indywidualne okoliczności. Natomiast jaki mam cel, to te cele też w życiu. Ja miałam zupełnie inne cele, jak miałam, nie wiem, 15 czy 18 lat. Moja mama wiedziała, jaki to jest cel i mówiła, ty sobie wybierz najłatwiejsze studia, bo ty się lubisz bawić. I ty tak lubisz bawić, że musisz się bawić. A jakbyś poszła na jakieś ciężkie, na politechnikę, na medycynę, gdzie trzeba wkuwać, siedzieć tam, pamięciowego materiału masę, to bardzo by ciebie to dużo kosztowało. Albo byś z tego uciekła. No i ja poszłam akurat na lekkie studia i grałam w teatrze i się bawiłam. I bardzo byłam zadowolona, bo potem jak chciałam coś, to poszłam na drugie studia, skończyłam drugie. A potem jeszcze już po 40 skończyłam trzecie studia przy okazji jakiejś. Więc w zasadzie, no także no, życie to jest tak ciekawa rzecz, że można sobie właśnie pod kątem tego, co się dzieje ze sobą, jakie są losy, gdzie cię rzucą, gdzie się znajdziesz. Dzisiaj to jest jeszcze no, po prostu jedna wielka jakaś taka niesamowita feria rozmaitości. Kiedyś człowiek żył w tej samej wiosce, się urodził i w tej samej wiosce umierał i najwyżej dwie chaty dalej miał nową rodzinę. Natomiast dzisiaj to dzieci, nie wiem, 5-letnie to już były na drugiej półkuli, bo gdzieś tam rodzice na jakieś wakacje zabierają. Więc warunki i okoliczności oczywiście pomagają, ale one nie są niezbędne.
Ja w tej książce zresztą, Żyć lepiej, daję przykład, nawet tam kilka przykładów, ale jest przykład tej Asi Pałeczki, dziewczynki, która w czasie pandemii, wszyscy siedzieli w domu, wszyscy się nudzili, wściekali, że nie mogą wychodzić, lockdowny, a ona w ciągu 2 lat w pandemii nauczyła się angielskiego sama, zdała w Wielkiej Brytanii online egzamin państwowy. Dzisiaj jest nauczycielką angielskiego z dyplomem brytyjskim. Napisała książkę o tym, jak się uczyć. Ja to wszystko w tej książce opisałam. Więc także dziewczynka 11 lat po prostu wykorzystała czas w czasie pandemii. Dlaczego? Nie dlatego, bo ona tam angielski jej nie interesował, ale ona chce zostać magikiem, magiem. Ona chce robić sztuki magiczne. I zobaczyła, że po polsku nie ma żadnej literatury o tym. Natomiast jest duża literatura po angielsku. To ona się nauczyła angielskiego. I jeszcze w 2021, w 2022 już po pandemii ona zdobyła wysokie miejsca w konkursach dla magów. Raz drugie, a raz trzecie miejsce. Czyli w ogóle tak, no to jest właśnie przykład. Jej rozwój, ona czegoś potrzebowała. I teraz jaki ona ma cel? Ja myślę, że Asia, ona czasem do mnie pisuje. Widujemy się, jak jest w Warszawie. Bo jeszcze pochodzi z wioski. Z wioski gdzieś pod Rzeszowem. Więc nie ma ograniczeń. Jak mamy internet, to mamy dostęp do całego świata. Więc to są dzisiaj takie warunki, że łatwo nawet taką książkę napisać. Bo jak żyłabym 100 lat temu, to mogłabym tylko napisać, że można, no ale nawet 100 parę lat temu Maria Skłodowska-Curie nawet nie została przyjęta na Uniwersytet Jagielloński, bo kobietom wstęp był zabroniony. I dlatego dzisiaj Sorbona szczyci się, że ma francuską laureatkę podwójną, francuską pochodzenia polskiego. No, więc czasy tak, dzisiaj to są w ogóle w porównaniu z całymi dziejami. To dziś w ogóle no, są jakieś ograniczenia, oczywiście. No, ja na przykład ubolewam, że jak się chcę znaleźć w innym mieście, to muszę jechać pociągiem, a wolałabym teleportację. No ale jeszcze nie wymyślili, ale wierzę, że kiedyś będzie. Pomyślę i będę, nie wiem, w Rzeszowie. Pani Ewo, jest kilka pytań związanych z rozwojem osobistym i z takimi pani poleceniami. Bo dużo pani pisze w książce o tym, że ten rozwój osobisty jest dostępny, że on jest czymś, co pozwala nam naprawdę wejść wyżej, odpowiedzieć sobie na wiele pytań, poznać siebie i z tego poziomu żyć lepiej. Ale jeżeli ktoś właśnie chciałby zacząć, to czy pani mogłaby polecić? Od czego zacząć? Od czego zacząć? Od tego, co człowieka interesuje, co mu jest potrzebne. Ponieważ nie ma recepty jednej. Moja poprzednia książka, przed tą książką, była poświęcona neuroróżnorodności. I właściwie jeden nazywała się Nasz bieg z przeszkodami, o wrażliwych i innych. I to pokazuje, że nie ma dwóch ludzi na świecie takich samych. Każdy jest od każdego inny. I niektórzy są bardzo inni, tak się różnią, że nawet całe społeczeństwo nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Czy kiedyś tak robiło, dzisiaj to już na szczęście też. Każdy człowiek jest inny. No i dlatego nie ma jednej recepty. A ja jestem bardzo dumna z tego, że wpadłam na pomysł, że jak o rozwoju osobistym pisałam tę książkę, to jeszcze trochę taki żart zrobiłam, bo tytuły rozdziałów pokazują, że możesz rozwijać się w głąb i wszerz, i wzwyż,
i w poprzek, i w spak, i wstecz. No co chcesz, to możesz. Jeszcze te przysłówki polskie mamy tak fenomenalne, że pasują do wszystkiego. Więc jak ktoś mnie pyta, od czego zacząć, no zastanów się, co cię interesuje. Ja na przykład znam osobę i bardzo ją podziwiam i jestem pełna no, wielkiego uznania. Ona jakiś zawód tam wykonuje, rodzinę ma, to no, żyje tak jak normalnie, powiedziałabym, nie wiem, no, każdy albo przeciętnie każdy. Ale kilka lat temu postanowiła nauczyć się grać w brydża. I dzisiaj ta osoba po kilku latach, ona w rankingu, a Polacy są bardzo mocni w brydżu, no, na całym świecie to my mamy bardzo wysokie osiągnięcia w turniejach, złote medale. Amatorski brydż, my jesteśmy takimi właśnie liderami w tym światowym brydżu. I ona, ta dziewczyna, nauczyła się 5-6 lat temu grać w brydża. I jak są online takie rankingi doroczne i gra się internetowo w brydża, no ale dzięki temu 2-3 tysiące osób, tam ilu tych brydżystów się zgłosi, no to biorą udział w takim właśnie konkursie brydżowym. To ona teraz jest 70 na te kilka tysięcy. No to po prostu genialne, to tak. I owszem, ona tam coś robi, wykonuje tego, natomiast ma taką pasję, że po prostu, także taka osoba, no to jej rozwój pokazuje, że można po prostu tak, ona znalazła taką dziedzinę, w której się rozmiłowała, a jest to niebywale wymagająca. Ja sama gram w brydża, ale gdzie mi tam do takiego poziomu? Ale też nigdy się specjalnie tak, no znowu nie angażowałam w to, bo niespecjalnie jakoś mnie to wciągnęło. Więc co można robić? Ja znam taką osobę, też chyba wspomniałam o niej w tej książce, która, starsza pani, która naciska sobie klawisz w internecie i wchodzi do muzeów. I każde, wszystkie zbiory wielkich muzeów, Prado, Louvre, Praskie Muzeum Narodowe, Berlińskie, Neue Galerie, Alte Galerie, największe muzea świata, Metropolitan Museum of Art, każde muzeum. W internecie masz po prostu dzisiaj dostęp. I ta starsza osoba, ona wybiera te najciekawsze prace, ogląda to godzinami, dniami, czyta o malarzach, o artystach, o rzeźbiarzach, jak jej się coś podoba, to ona sobie taki obrazek przenosi na desktop do komputera, drukuje, studiuje wszystko o tym autorze, pisze to. Wszystko to w tym komputerze ma. I dzięki temu ona układa dla swojej wnuczki, dzisiaj malutkiej, taki przewodnik po historii sztuki, przewodnik po muzeach. Dla dziewczynki, która dzisiaj ma tam 5 czy 6 lat, ale jak będzie miała na przykład 15, to dostanie to od babci na urodziny. I ta kobieta, ona się tym zajmuje, ona to studiuje. Jak sobie wyobrażacie, to ona tak jakby studia skończyła. Ale to jest jej, ona siedzi sobie przy biurku, bo nawet chodzić za bardzo nie może. I ma tak ciekawe, w ogóle nie może, rano się budzi, to mówi, że nawet nie zdąży kawy sobie zrobić, jak leci, bo już ma projekt, co dzisiaj ona będzie, czy Velázqueza, czy nie wiem, Leonarda da Vinci, czy Botticellego, czy jakiegoś tam innego. I po prostu pławi się w tym. Więc znowu, no, mamy te smartfony, przecież ja teraz właśnie ze smartfonu z Państwem tutaj się spotykam, bo w komputerze coś tam mi nie zadziałało. Więc jest to po prostu dzisiaj mamy naprawdę, więc jak
rozwój osobisty to jest po prostu to, co uczyni twoje życie piękne, szczęśliwe, radosne, no i przede wszystkim interesujące, ciekawe, bo jak życie robi się nieciekawe, no to w zasadzie to trzeba się położyć na kanapie, już tak sobie spokojnie poczekać, ile tam jeszcze zostało, a potem prosto z kanapy do trumny. No bo co jeszcze można? Pani Ewo, ja przypominam sobie historię o 93-letniej Peruwiance, która to był film właśnie. Dokumentalny, która uwielbiała jeździć na rowerze i był z nią przeprowadzony wywiad, że ona właściwie kładzie się spać i już nie może się doczekać, kiedy ona następnego dnia wsiądzie na rower i będzie znowu mogła jeździć. I wnuczek chciał jej ułatwić życie i kupił jej rower elektryczny. I ona w tym dokumencie mówi, że wnuczek chciałby mnie zabić, bo ja kocham jeździć, nie tak. Ułatwiać sobie to jeżdżenie, tylko właśnie kocham tą jazdę na rowerze. Tu nasi uczestnicy pytają, czy ta recepta, czy rzeczywiście to wydaje się takie proste, czy to może być aż tak proste, żeby żyć lepiej, żeby robić to, co się lubi, no tak, być z tymi, których się lubi. No tak, i tu to pytanie, które pani przeczytała, że ktoś tam z uczestników napisał, od czego zacząć? No od tego zacząć, co przyjdzie ci pierwsze do głowy, co lubię robić, w czym jestem dobra, co można sobie przypomnieć, co kiedyś lubiłam. Na przykład, nie wiem, jak chodziłam do szkoły, to jaka nauczycielka mówiła, ojej Kasiu, ty to musisz malować, ty masz taką wrażliwość na barwy, ty tak pięknie rysujesz, a może śpiewałaś w chórze, a może świetnie pływałaś, no cokolwiek, bo to przecież te dary, które my mamy, one istnieją i one mogą ewoluować, zmieniać się, ale jakieś predyspozycje do tego trzeba sobie w sobie poszukać. Dlatego, że no, ja na przykład gram w tenisa, no ale wcale tak dużo chętnych do tenisa nie ma. Więc jest to kwestia, no co kto lubi. Lubisz, kiedy się dobrze czujesz, kiedy jest to coś, co masz takie poczucie spełnienia, takiej radości. Ja latam do kina na przykład, no po prostu uwielbiam. I nawet teraz zobaczyłam, no po prostu dwa filmy o bokserach są, obydwa znakomite. Jest film o Kuleju, naprawdę świetny. Świetny w ogóle. Poznałam tą postać, sylwetkę, film jest zrobiony doskonale. Jest też o Pietrzykowskim, wcześniejszy film. Więc niby to jest taka dziedzina, co mnie nie interesuje, ale mnie kino interesuje. No a kino jest dzisiaj no naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne. To są nie tylko, że źródła jakiejś wiedzy o świecie, o ludziach, o przeżyciach, o historii, o wszystkim. Więc, a raptem kosztuje, nie wiem, bilet 22 zł. Więc to jest tak jak, nie wiem, dwa przejazdy tramwajem, czy jakieś tam inne drobiazgi. Filmy można oglądać teraz na różnych platformach. Jest wiele tu podziękowań dla Pani Ewo, za ciekawe spotkanie. Mnóstwo historii. Zapowiada się, że będzie tutaj też dużo czytania z naszej strony, no bo tak jak obiecaliśmy Państwu, mamy dwie książki Żyć Lepiej Pani doktor Ewy Wojdyło, które będą nagrodami dla dwóch osób. I w ciągu kilku dni wybierzemy, opublikujemy na fanpage'u Promedica 24, kogo historię, czy kogo doświadczenie tutaj zapisane w czacie zostało wybrane i kto otrzyma nagrodę. Pani Ewo, nasze spotkanie zbliża się do końca. Ja poprosiłabym o takie grande finale, o przesłanie
pani do naszych uczestników jako taką wisienkę na torcie dzisiejszego naszego spotkania. No, to bardzo duże wyzwanie, dlatego że tak podsumować tego, co ten komunikat w mojej książce Żyć lepiej, to jest bardzo trudne, ponieważ sam tytuł już dużo zawiera, ale żeby przesłanie powiedzieć, no ja często powtarzam i myślę, że to nie jest nigdy za często, bo się o tym zapomina, że właściwie dobre życie, czy nawet niektórzy mówią szczęście, to polega na jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby umieć cieszyć się tym, co się ma, zamiast martwić się tym, czego się nie ma. Bo każdy człowiek, każda istota, jak zapytasz, czego ci brak, czego nie masz, to wynajdzie milion rzeczy. Tak, nie mam 20 lat, nie mam domu z basenem, nie mam samolotu swojego, nie mam pieniędzy, żeby spędzić rok w podróży dookoła świata. Każdy czegoś może powiedzieć, że nie ma, ale to nie sztuka. To jest banalne. Natomiast zastanów się, co masz i doceń to. I ja czasami tak troszeczkę bezczelnie, sama sobie zresztą, to też tak przypominam, masz dwie ręce, masz dwoje oczu, masz dwie nogi, a nawet jak masz jedną, a nawet jak nie masz żadnej, to możesz skorzystać z protezy. Oglądam, ja całą tą olimpiadę, paraolimpiadę oglądałam i wzruszałam się po prostu, ja wiem, pudełko chusteczek zużyłam, patrząc na to, jak te dzieciaki, ta młodzież pokaleczona, inwalidzka, niewidoma, nie wiadomo, wszystko, najrozmaitsze ograniczenia. I oni jeszcze zdobyli więcej tych medali niż nawet olimpiada, która była tydzień wcześniej, się skończyła w tym samym Paryżu. Więc sobie myślałam, że naprawdę to jest brak pokory w ludziach, że czekają, że tam jakieś gwiazdki z nieba spadną na nich. A tak naprawdę do szczęścia to wystarczy móc spokojnie oddychać, bo są ludzie, którzy nie mogą oddychać, bo się dławią, albo mają astmę, albo mają chore płuca. Więc ja czasami tak sama sobie to mówię, żeby, nie wiem, czy to jest dobre przesłanie, bo ono jest takie troszeczkę jak ten wiersz Charlotte Delbault, ale taka jest prawda. No prawda jest taka, że do tego, żeby mieć radość życia, wystarczy, że ci serce bije, kropka, i nic więcej. Reszta bardzo zależy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Ewo za ciekawe spotkanie. Jest mnóstwo podziękowań. Dziękuję za spotkanie. Uwielbiam Panią Ewę. Cudna energia. Bardzo ciekawe i dobre spotkanie jak zwykle z Panią Ewą Wojdyło. Dziękuję za rozmowę. Pani Ewa potrafi przekazać ważną i potrzebną wiedzę. Jest Pani cudowna. Uwielbiam Panią. Dziękuję. Pani Ewo, bardzo dziękujemy. Dołączamy się do tych zachwytów i do podziękowań. Ja osobiście i też dziękujemy w imieniu ProMedica 24, że przyjęła Pani od nas kolejne zaproszenie na spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. A Państwu życzymy miłego wieczora i też zapraszamy na spotkania na naszym fanpage'u. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam i wszystkim życzę bardzo miłej, ciepłej, pogodnej w duchu i w pogodzie jesieni i takiego czasu, który będzie ważny i który zostanie Wam w pamięci jako dobre wspomnienie. Wszystkiego dobrego.